Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Agnieszka Tomaszewska. Dzień dobry. Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym poruszymy bardzo szczególny temat dotyczący suplementacji oraz adaptogenów i przybliżymy Państwu kwestię tego, jak bardzo mogą poprawić nam jakość życia. Pani doktor, czym w takim razie są te adaptogeny? Bo to jest dość duża grupa substancji, jakbyśmy mogli tak przybliżyć kwestię samego działania i tego, czym jest właśnie ta grupa produktów. Adaptogeny ogólnie przechodzą ostatnio rewolucję. Tak naprawdę adaptogeny to substancje pochodzące głównie z roślin, których działanie jest zlokalizowanie na ułatwianiu przystosowania organizmu do szkodliwych warunków środowiskowych. Czyli mówiąc tak trochę prościej, czyli wpływają na naszą fizjologię poprzez wprowadzenie prawidłowej, poprawiając homeostazę, tak? Mają działanie tak zwane normalizujące. Adaptogeny są znane nie od dzisiaj, od wielu lat, więc warto je wprowadzić do naszej codziennej diety. Skąd się w takim razie adaptogeny wywodzą? Bo wiemy, że na rynku w tym momencie przeżywają bardzo duży boom. Kiedyś tak nie było i powiedzmy były troszeczkę spychane na dalszy tor, ale wiemy, że one jakby w kwestii medycyny istnieją już tysiące lat. Dokładnie. Adaptogeny, tak zresztą pani wskazała, przechodzą rewolucję obecnie, ale już od wielu, wielu lat są znane. Pochodzą tak naprawdę z Dalekiego Wschodu. Tutaj one wywodzą się z kultury Chin, Indii i Iranu. Również adaptogeny znane są w kulturze kultury indiańskiej. Tak? Dawniej stosowane jako eliksiry, magiczne mikstury, które były tylko wykonywane dla elit społecznych. Następnie wraz z rozwojem, z przemysłem były przekazywane dalej do innych państw i tak się pojawiły w kulturze zachodniej. Tutaj, jeżeli chodzi o adaptogeny, to tak naprawdę pierwsza systematyka, jeżeli adaptogeny, to w latach 50. zeszłego wieku zostały ogólnie zakwalifikowane i określone jako adaptogen i w późniejszych latach bardziej dookreślone nazewnictwo tych substancji. Jaki jest w takim razie mechanizm działania adaptogenów? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o adaptogeny, dopiero ten mechanizm jest badany. Jest wiele publikacji, które głównie wskazują, że adaptogeny działają na poziomie komórkowym. Ich działanie jest głównie skierowane na system neuroendokrynny, czyli tak zwaną oś podwzgórze przysadka nadnercza, czyli według większości publikacji, czyli wpływają na zmniejszenie stężenia kortyzolu, który wydzielany jest w nadnerczach, który indukowany jest w wyniku sytuacji stresowej. Czyli pierwsza rzecz to typowo neuroendokryny. Również adaptogeny mają działanie na system, ma modulowanie i wspieranie systemu immunologicznego. Wpływają również jako działanie przeciwutleniające, przeciwstarzejące. Wpływają również, ich mechanizm jest również na zmniejszenie rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, czy również profilaktycznie w jednostkach typowo chorobach przeciwnowotworowo. Więc tak naprawdę adaptogeny mają szeroki zakres działania, ale ich dokładny mechanizm dopiero jest badany. W takim razie, jakie korzyści my możemy wyciągnąć po zastosowaniu adaptogenów? I może pierwsze pytanie przed nawet korzyściami to to, czy adaptogeny działają przy dłuższej suplementacji, czy jest grupa, która będzie działała tu i teraz po zażyciu tabletki, kapsułki, proszku? Tak naprawdę adaptogeny, tutaj jeżeli chodzi o korzyści, no to oczywiście mamy szerokie. No jest, żyjemy w takim świecie, w takim pędzie życiowym, że głównie oczywiście adaptogeny mają działanie zmniejszające poziom stresu, tak? Czyli też przystosowanie się do tych warunków, czyli na przykład promieniowania UV, czy złej diety. Więc wprowadzenie adaptogenów, w zależności jeszcze jakich, bo zresztą pani sama wspomniała, mamy szeroki zakres tych substancji roślinnych i tutaj adaptogeny mają właśnie jak to działanie również przeciwstarzeniowe. Jak działają? To w zależności od substancji, którą stosujemy, jakiego środka roślinnego, bo na przykład jest takim przykładem, jest adaptogen, nazywa się gotukola, który dopiero po zastosowaniu miesięcznym kapsułek, proszków czy na przykład kropli, dopiero ma efekt terapeutyczny. Natomiast przykładem jest również, taką nazwę, to jest pieprznica peruwiańska, ona ma działanie natychmiastowe. Ashwagandha, która jest teraz bardzo popularna w internecie,
internecie i ogólnie w mediach społecznościowych, działa raczej natychmiastowo. Pacjenci już po zastosowaniu kilku kapsułek czy kropli już zauważają zmiany w poziomie swojego stresu, odpowiedzi na stres. To w takim razie, jakie elementy, jakie składniki możemy wyróżnić, które działają natychmiastowo, na przykład na poprawę nastroju? Czy takie się znajdą wśród adaptogenów? Tak, jeżeli mówimy na poprawę nastroju, to oczywiście jest takim składnikiem adaptogenem jest aszwaganda. Ona właśnie działa kojąco zmniejsza odpowiedź właśnie naszego organizmu na stres. Dodatkowo takim świetnym składnikiem jest adaptogenem jest żeńszeń, który oprócz tego, że nas pobudza, zwiększa koncentrację, zwiększa sprawność psychiczną, jak i fizyczną, i również taki adaptogen, mam nadzieję, że się nie pomylę, jeżeli chodzi o słownictwo, eleuterokok, który też również ma działanie poprawiające sprawność umysłową, jak i również koncentrację, i działają one natychmiastowo. A jeśli chodzi o w tym momencie też takie modne składniki różnych suplementów oparte właśnie na adaptogenach, które boostują trochę pracę mózgu, czy one faktycznie mogą działać doraźnie, czy też musimy stosować tego typu produkty przez dłuższy czas, żeby na przykład poprawić sobie jakość pracy pod kątem chociażby większego skupienia? Znaczy adaptogeny, jeżeli chodzi w zależności, który stosujemy, zazwyczaj te, które mają działanie typowo na tą strefę neuroendokrynną, one działają zazwyczaj natychmiast. Ale tu ważna sprawa jest, jak długo my je powinniśmy stosować, tak? Zazwyczaj, i tutaj już jeżeli chodzi o publikacje, to jest bardzo szeroki zakres. Niektórzy naukowcy wskazują, że tylko 4 tygodnie, inni nawet mówią, że nawet do 6 miesięcy. I takim właśnie, który też również działa na strefę psychiczną, jest gotukola, który dopiero daje po miesiącu efekt terapeutyczny, ale maksymalnie powinien być stosować maksymalnie do pół roku. A jakie są w takim razie przeciwwskazania do stosowania adaptogenów? Czy jakieś choroby, które posiadamy, wykluczają nas z tej grupy, która może korzystać z dobrodziejstw adaptogenów właśnie? Oczywiście, jest niestety sporo takich jednostek chorobowych. Najważniejsza rzecz to, adaptogeny są przeciwwskazane na pewno u kobiet ciężarnych, jak u kobiet, które karmią piersią. Również adaptogeny ze znakiem zapytania dla dzieci, one powinny być brane pod rekomendacją lekarską czy farmaceutyczną. Tak zresztą Pani wskazała, adaptogenów mamy sporo i przykładem na przykład adaptogenów, których nie powinniśmy stosować, jest na przykład żeńszeń czy właśnie eleuterokok u pacjentów, którzy biorą leki hipotensyjne, czyli u pacjentów, którzy mają nadciśnienie. Traganek, bardzo popularny adaptogen, szczególnie stosowany przy przeziębieniach i grypie, nie powinien być stosowany w chorobach autoimmunologicznych, czyli na przykład chorobie Hashimoto, grypsa basedowa. Nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy stosują leki przeciwzakrzepowe albo u pacjentów stosujących leki immunosupresyjne. Również bardzo popularny adaptogen, który również z kuchni go znamy, to jest na przykład lukrecja. Tak, kojarzona głównie z cukierkami, ale ma działanie dosyć mocno moczopędne, czyli na przykład jest przeciwwskazana u pacjentów, którzy stosują diuretyki. Kolejnym takim elementem, który jest przeciwwskazany, to po pierwsze, na czym bazuje adaptogen, czyli ma działanie właśnie troszeczkę poprawiające naszą odpowiedź na stres, czyli pod dozą tutaj lekarską czy farmaceutyczną, szczególnie u pacjentów, którzy stosują leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, żeby tutaj nie było kolidacji leku wraz z substancją roślinną. A czy adaptogeny mogą wykazywać jakąkolwiek śladową toksyczność? Czy w ogóle możemy o tym mówić? Tak naprawdę, jeżeli mówimy o adaptogenie, to pierwsza jego rzecz to musi być nietoksyczny. Czyli tutaj jest nietoksyczny. Kolejna rzecz, która mówi o adaptogenie, czyli tak zwana niespecyficzna reakcja oraz normalizacja, tak? Czyli dojście do homeostazy. Ale pierwsza rzecz to oczywiście kwestia, że on musi być nietoksyczny. A w takim razie, na jaką formę adaptogenów się zdecydować, żeby były one jak najbardziej przyswajalne, czym wybrać płyn, czy wybrać kapsułkę, czy wybrać
proszek, na co się zdecydować, bo jest tego w tym momencie naprawdę bardzo dużo. Dokładnie. Mamy adaptogeny w postaci kropli, proszku, jak również kapsułek. I tak tutaj pod względem firmy, które produkują te substancje, te adaptogeny, no tutaj się spierają. Niektórzy powiedzą, że krople, bo są najbardziej czyste, a niektórzy powiedzą, że jednak kapsułki, tak? Najważniejsze, aby to były preparaty certyfikowane i na tym powinniśmy się skupić, że tyle, ile faktycznie tam jest, tyle pobieramy. I tutaj raczej wybór powinien zależeć od nas, co bardziej preferujemy. Czy krople, proszek, czy na przykład kapsułka. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek. Thank you.